Jeszcze raz witam najserdeczniej Państwa i w tej zapowiedzianej przed chwilą pierwszej części chciałem, żebyśmy zastanowili się wspólnie nad pytaniem postawionym w tytule dzisiejszego wykładu, pytaniem, które nawiązuje do tytułu pamiętnej, nie broszury, właściwie eseju Tomasza Łubieńskiego, wydanego w 1978 roku po raz pierwszy, a będącego w istocie tylko kontynuacją znacznie starszej tradycji sporów na ten temat, sporów o szansę kolejnych powstań, czy kierowała intencjami, celami, działaniem tych powstań wyłącznie polska głupota, szaleństwo, brak realizmu, czy też była w tych powstaniach, w zrywach niepodległościowych myśl zdrowa, myśl, która nie kierowała się szaleństwem, ale troską o odnowę Rzeczpospolitej, o odzyskanie niepodległości. To pytanie przed Łubieńskim, znanym bardzo eseistą historycznym, aktualnym redaktorem miesięcznika Nowe Książki, stawiał przecież w jeszcze bardziej chyba popularnej broszurze znów, czy eseju obszerniejszym, Jerzy Łojek w 1966 roku w broszurze pod tytułem Szanse powstania listopadowego. Dzisiaj te dyskusje trwają, przecież wznawiają się, głównie ogniskując się już nie wokół dawniejszych powstań, wokół powstania listopadowego czy styczniowego, ale przede wszystkim wokół powstania warszawskiego. I w pewnym sensie ożywiła je ta właśnie tragedia, od przypomnienia której i od zbliżającej się rocznicy, której zaczęło się to spotkanie. 10 kwietnia 2010 roku. Spory wokół znaczenia tej tragedii, wokół jej miejsca w historii polskich ofiar poniesionych na wschodzie, czy bezsensownych i głupich, czy mających jakiś może większy sens, w jakiejś mierze nawiązują, jak zobaczymy, do tej dyskusji o sensie, można by to nazwać inaczej, polskiego romantyzmu politycznego, o sporze między polskim romantyzmem politycznym a realizmem. Te pytania zaczynają nabierać, jeżeli można tak powiedzieć, rozmachu politycznego wraz z kurczeniem się, słabnięciem Rzeczpospolitej, kiedy staje się ona zagrożona. Bo wcześniej pytanie bić się czy nie bić, kiedy mogli je stawiać sobie włodarze Rzeczpospolitej w wieku XV, XVI czy jeszcze XVII, to było pytanie wyłącznie natury, można powiedzieć, tradycyjnej polityki zagranicznej. Czy mamy walczyć, czy jest realna szansa obronić tutaj jakiś nasz zagrożony obszar, czy w obronie zawartej Unii powinniśmy sięgnąć po broń przed tymi, którzy chcieliby ją rozerwać. Pytania, można powiedzieć, z arsenału klasycznej polityki zagranicznej, w której rozstrzygają swoje decyzje wszystkie istniejące mocarstwa, wszystkie istniejące państwa, ważąc rację, czy walczyć, czy nie walczyć. Ale w momencie, kiedy pojawiło się samo pojęcie niepodległości jako zjawiska zagrożonego, jako rzeczywistości zagrożonej, rzeczywistości zanikającej, a stało się to w XVIII wieku, pod wpływem coraz bardziej krępującej opieki, w cudzysłowie opieki oczywiście ambasadorów rosyjskich, a stało się to szczególnie już widoczne od wspominanej przez nas, omawianej na wcześniejszych spotkaniach sytuacji związanej z elekcją Augusta III, kiedy to no po prostu wojsko rosyjskie zdecydowało o wyniku tej elekcji wbrew woli społeczeństwa, które wybrało innego kandydata. Od tej pory no właśnie powstało to pytanie, czy bić się przeciwko temu, który krępuje naszą niepodległość, który ją ogranicza, który narzuca nam, kto ma być naszym władcą, czy się nie bić, czy się podporządkować, zaakceptować, jakoś przetrwać ten okres, dostosować się do wymogów tego silniejszego, dominującego coraz bardziej nad nami partnera. Zwolennicy tej drugiej myśli,
czy tej drugiej postawy, wysuwali argumenty, nad którymi zastanawialiśmy się już, bo przecież mówiliśmy o orientacji na Rosję w myśli politycznej Polski XVIII i XIX wieku. Ta orientacja miała u swojego fundamentu jedno przekonanie, które tylko pozwolę sobie przywołać, że Rosja była od XVIII wieku, jest i będzie w dającej się przewidzieć przyszłości dużo silniejszym, bez porównania silniejszym sąsiadem, zaborcą w końcu, kiedy przestanie być sąsiadem, a stanie się otwartym zaborcą, ale w każdym razie czynnikiem politycznym, którego Polska nie tylko musi istnienie uznać, ale który musi być zaakceptowany jako siła przeważająca w naszej części Europy i wobec tego nierozumnie jest buntować się przeciwko silniejszemu, bo przynosi to ostatecznie tylko straty, tylko represje, tylko zniszczenie, ograniczenie dalsze naszych możliwości. Otóż tę linię sporu, bić się czy nie bić, wyznaczają ci, którzy sami chętnie nazywają się realistami. Jaki jest bowiem ten, znów użyję tego określenia, najgłębszy fundament realizmu? Opiera się on na przekonaniu, że światem polityki rządziły, rządzą i będą rządzić wyłącznie prawa natury. Te prawa natury, które można w największym skrócie określić jako prawo silniejszego do tego, by pożar słabszego. I koniec. W tym streszcza się całe prawo natury w polityce. Silniejszy ma prawo dysponować, a jeśli zechce, to zabić, wyeliminować słabszego. Jeśli siła jest jedynym czynnikiem, jedynym ostatecznie kryterium, które uznamy za rozstrzygające w stosunkach między wspólnotami, to rzeczywiście tak jest i mamy oczywiście nieskończoną ilość przykładów na rzecz prawdziwości tezy o takim funkcjonowaniu prawa natury, prawa silniejszego w polityce. Ale wiemy jednocześnie, że gdyby tylko prawo natury istniało w polityce, tak rozumiane prawo natury, to przecież nie mielibyśmy do dnia dzisiejszego na świecie ponad 200 iluś członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, niezależnie od tego, co myślimy o samej organizacji i o rozmaitych jej członkach, to jednak są w tej pstrej mozaice państwa mniejsze, słabsze, średnie i są te największe. Te największe, które rzeczywiście próbują wpływać na swoich sąsiadów, próbują wywierać tam rozmaite naciski, realizować swoje interesy gospodarcze, kulturowe, inne, ale wciąż istnieją bardzo różne państwa, różnej skali. Nie pozostali połknięci ci słabsi. Słabsi istnieją także na mapie politycznej świata. Prawo natury, prawo silniejszego do likwidowania słabszych, do dominowania słabszych w Europie średniowiecznej, oczywiście ograniczone było przez zasady chrześcijańskie. Też byli silniejsi, też chcieli wywierać swój wpływ, też próbowali dominować, ale ograniczało ich, krępowało ich trochę w jakimś stopniu, większym, mniejszym, różnie to było, przekonanie, że zasady chrześcijańskie są nie do pogodzenia ostatecznie z brutalnym narzucaniem siły, przemocy innym. W imię wiary narzucano, można tak powiedzieć, swoje panowanie polityczne niewierzącym, ale między wierzącymi obowiązywały jednak reguły, czasem pisane, czasem niepisane, ograniczające skalę konfliktu. Ta sytuacja zmienia się oczywiście z chwilą, kiedy chrześcijaństwo ulega kryzysowi, w okresie reformacji, kiedy Europa wchodzi w czas wojen religijnych. Wtedy nie wiadomo, gdzie jest ten autorytet nadrzędny, skoro już papież nim nie jest, skoro już cesarstwo dawniej chrześcijańskie staje się coraz bardziej cesarstwem austriackim, jeżeli można po prostu go tak partykularnie określić. To w takim razie, gdzie jest to źródło autorytetu, które mogłoby rozstrzygać stosunki między państwami, między podmiotami politycznymi w Europie. I ta idea braku
można tak powiedzieć, takiego autorytetu sprzyjała coraz bardziej rozwinięciu się zasady prawa silniejszego. Ograniczy je zalążek prawa międzynarodowego, do którego pierwsze rozdziały pisać będą polscy prawnicy z Krakowa. O tym też już mówiliśmy. Piszę o tym obszernie w tym trzecim tomie Dziejów Polski. To się dzieje już w XV wieku. Stanisław ze Skarbimierza, Paweł Włodkowicz, to są ci ojcowie założyciele europejskiego prawa narodów. Prawa narodów do swobodnego panowania na swojej ziemi. Panowania, którego nie ma możliwości, znaczy możliwość ma, ale prawa moralnego nie ma zabrać im nawet papież, nawet cesarz. Ponieważ także poganie mają prawo dysponować swoją ziemią, jeżeli czynią to w sposób pokojowy i niezagrażający sąsiadom. Uczyli o tym sobór w Konstancji prawnicy z Krakowa. Ta idea rozwinięta, później rozbudowana, podległa mutacjom, wprowadza jednakże w XVII wieku przez Hugo Grocjusza koncepcję prawa narodów. A więc no, jakiegoś ograniczenia tej pazerności, tej drapieżności silniejszych. I wiemy, że ta właśnie zasada połączona także z wzajemnym szacunkiem między członkami rodzin panujących w Europie, a niemal cała Europa, z bardzo nielicznymi wyjątkami Szwajcarii, Holandii, Wenecji, jednak składała się z monarchii, nawet jeśli to była monarchia taka jak Rzeczpospolita, monarchia elekcyjna, a zatem między członkami rodzin panujących był element solidarności, który znów ograniczał tę możliwość nieskrępowanego zabierania w pełni wolności, własności drugim krajom, rozbiorów całkowitych, likwidowania własności. Przełomem był dopiero fakt rozbiorów Rzeczpospolitej, do którego, można tak powiedzieć, uzasadnienia dostarczyła ideologia oświecenia, zgodnie z którą przecież przystępowano do pierwszego rozbioru w imię pohamowania polskiej dziczy, polskiej barbarii, polskiej anarchii i wprowadzenia tutaj rządów ładu i porządku zgodnie z ideami oświecenia, można było dokonać pierwszego rozbioru. I ostatecznie ta logika pozwalająca usprawiedliwić działania silniejszych kosztem słabszej, czyli kosztem Rzeczpospolitej, doprowadzi ostatecznie do likwidacji Rzeczpospolitej. I wtedy Polska zaczyna tworzyć w reakcji niejako na to wyzwanie zagrożenia już polskiej niepodległości nowy rozdział, może tak powiedzmy, prawa narodów. Przeciwko dominującym od końca XVIII wieku w takiej nagiej właśnie postaci, tendencjom do narzucania słabszym woli silniejszego, woli imperiów, koncertu mocarstw europejskich, czyli te 4 czy 5 mocarstw umówi się i podzieli się resztą tak jak zechce, tak jak się umówią, byle się umówili między sobą, prawda? Berlin, Petersburg, Wiedeń, Paryż i Londyn, de facto ta piątka wchodziła w grę, to wszystko będzie dobrze, porządek będzie utrzymany. A słabsi, no cóż, słabsi nie mają głosu, słabsi przeszkadzają tylko w tym porządku. Otóż wysunięta przeciwko tej koncepcji idea prawa narodów do zastąpienia istniejącej struktury imperiów przez tworzące się i dążące do niepodległości, użyję dzisiejszego słowa, projekty narodowe, włoski, węgierski, polski, czy przetwarzające się, nie chodzi mi o to, że one w tym momencie powstały, ale przechodziły bardzo ważną metamorfozę na przełomie XVIII i XIX wieku w dobie romantyzmu. To wszystko dodało, można tak powiedzieć, tej ideologii prawa narodów, no jakby nowego wyrazu, nowej treści. I Polska była, Polska walcząca o niepodległość, Polska w swoich powstaniach, Polska w echach propagandowych, jakie te powstania w opinii liberalnej, wolnościowej części Europy, głównie zachodniej, odbijały, można powiedzieć, te zrywy, te walki. Polska stała się główną rzeczniczką tej zmiany, ograniczenia prawa natury,
rozumianego jako prawo silniejszych, jako prawo koncertu mocarstw do dyktowania słabszym ich woli, prawem narodu. Dlaczego o tym mówię? Możecie Państwo pomyśleć, przecież to nie ma związku z tematem, o którym mieliśmy rozmawiać. Otóż ma. Ma, bowiem gdyby nie ten wysiłek Polski, którego znaczenie w rozwoju ideologii romantycznego nacjonalizmu uznają dziś wszyscy historycy, nie polscy, ale wszyscy historycy, którzy tym fenomenem się zajmują w skali światowej. Najgłębiej przedstawił go zresztą rzeczywiście polski historyk Andrzej Walicki, ale wielu innych opisuje ten fenomen. Otóż gdyby nie ten wkład w Polski przez walkę, przez powstania, przez ciągłe stawianie na ostrzu noża owych praw narodu, kosztem własnych ofiar, tak jest, kosztem własnych ofiar, nie byłaby ta idea, spopularyzowała się do tego stopnia, by wedrzeć się na scenę europejską zwycięsko w końcu XIX wieku. Oczywiście wiemy, że bardzo ważną rolę, może nawet jeszcze ważniejszą niż Polska, w tym procesie odegra zjednoczenie na podstawie narodowej przez silne państwa, czyli przez Włochy najpierw, a potem przez Niemcy w drugiej połowie XIX wieku, zastępując wcześniejszą mozaikę państw, które istniały na Półwyspie Apenińskim i na terenie Niemiec, jakbyśmy to powiedzieli, ale Niemiec rozbitych na wiele różnych państewek. Zastąpiły je państwa narodowe. Ale wtedy właśnie rodziło się pytanie, czy tylko ci wielcy siłą mają prawo do wywalczenia swojego państwa, czy też ci słabsi, ci, którzy do tej pory swojego państwa nie uzyskali, czy i oni będą mieli kiedyś swoje państwa na podstawie kryterium narodowego, to znów przypomnijmy, właśnie powstanie styczniowe było ostatnim takim dramatycznym, ale roznoszącym się szerokim echem w Europie wydarzeniem, które postawiło kwestię prawa innych narodów niż mocarstwa, niż te, które zbudowały mocarstwa do odbudowania własnego państwa. Bez tej walki, bez synergii tych różnych elementów narodowych w polityce europejskiej, synergii, w której bardzo ważne miejsce zajmuje ciągle odnawiająca się walka o sprawę polską, nie byłoby tego zjawiska, które będzie miało fundamentalne znaczenie dla zmiany politycznej mapy w dwudziestowiecznej Europie i na świecie. No na podstawie prawa mniejszych narodów do tworzenia własnych, autonomicznych albo nawet wręcz niepodległych struktur politycznych opiera się projekt Nowej Europy zgłoszony przez prezydenta Wilsona w 1918 roku. Wcześniej zapowiedziany w 17 i pewna, można tak powiedzieć, zgoda co do idei, po której nastąpi oczywiście spór co do szczegółów i co do tego, na ile tą ideę można praktykować w nawiązaniu do własnych interesów imperialnych, ale zgoda formalnie jednak wyrażona przez mocarstwa zwycięskie w I wojnie światowej. Wygrywamy tę wojnę, mówili politycy angielscy i francuscy, by dać także szansę mniejszym narodom na zbudowanie własnej państwowości, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, na ruinach do tej pory istniejących imperiów. Otóż to jest czas, kiedy odzyskuje niepodległość przecież nie tylko Polska. I to nie w wyniku jakiegoś wielkiego powstania, chociaż są elementy, można powiedzieć, nawiązujące do tradycji powstańczej, bo przecież i legiony tworzą przedłużenie tej tradycji insurekcyjnej. I nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie, choć to był akurat najmocniejszy ślad legionów Piłsudskiego, ale także inne formacje legionowe z okresu I wojny. Ale także przecież odzyskuje niepodległość Czechosłowacja, a raczej następuje połączenie Czech i Słowacji w nowym państwie. Kraju, który jest dla nas bardzo często symbolem, a niekiedy także wyrzutem. Widzicie, Czesi nie walczyli, a dostali niepodległość, a więc nie bić się. Po co się było bić? Polska dostała niepodległość, nie walczyła zresztą wtedy aż tak bardzo, troszkę tam legiony, Piłsudski, ale co to miało za znaczenie w porównaniu z pierwszą wojną, z tym, że Rosja przegrała tę pierwszą wojnę. Czesi nie walczyli, dostali niepodległość. Finowie
świetnie się mieli przez cały wiek XIX. Inny przykład niepodległego państwa po I wojnie światowej. Nie walczyli, przez wiek XIX, żyli sobie nieźle pod panowaniem rosyjskim, przynajmniej przez długi czas, do lat 90. mieli autonomię, bo nie powstawali, bo nie było powstań fińskich, prawda? A w końcu dostali niepodległość bez jakiegoś wielkiego powstania. Otóż warto się zatrzymać na tych dwóch przykładach, Finlandii i Czechosłowacji, by zastanowić się nad tym, czy ich przykład jest istotnie adekwatny do sytuacji Polski. Przypomnijmy, że Czesi, nie mówiąc już o Słowakach, poddanych dość twardemu, nie pozwalającemu się wybić żadnej własnej elicie słowackiej, panowaniu węgierskiemu, również Czesi po wojnie 30-letniej na początku XVII wieku, pozbawieni całkowicie tych elit, z uciętą, można tak powiedzieć, całkiem dosłownie głową w postaci tysięcy wykonanych wtedy wyroków na przedstawicielach narodowej szlachty czeskiej przez triumfującą, można powiedzieć, szlachtę austriacką, niemiecką. Te dwa narody, które spotkały się w państwie czechosłowackim w 1918 roku, przez długi czas nie dysponowały własną elitą ani kulturalną, ani polityczną. Nie mogły zdobyć się na program ani walki niepodległościowej, nie mogły zdobyć się tym bardziej na realizację takiego programu, ani na sformułowanie tak bogatej wokół tej idei skupionej kultury, jaką stworzy Polska w XVIII i XIX wieku. Stopniowo dopiero w XIX wieku z narodów chłopskich, zredukowanych do poziomu, to nie chodzi o wartościowanie, po prostu z narodów, w których dominowała także kulturowo warstwa chłopska i drobnomieszczańska w przypadku Czech, mogły stworzyć dopiero nowoczesny naród w stosunkowo łagodnych warunkach austriackich końca XIX wieku. W przypadku Finów, podobnie, Finowie nigdy nie mieli własnej elity politycznej, niepodległościowej, byli zanim zagarnęła ich Rosja pod panowaniem szwedzkim. A więc to, że Polacy zdobyli się w XVIII wieku na walkę o własną niepodległość, na stworzenie kultury wokół tej walki osnutej, wokół programu tej walki, wynikało po prostu z faktu, że Polska zachowała swoje elity. Elity, dla których niepodległość była fundamentalnie ważna, była godnościowo ważna. Ale jest inne zjawisko, na które trzeba zwrócić tym mocniej uwagę. Otóż Czechosłowacja miała w momencie swojego odrodzenia za jedynego wroga Austro-Węgry, czyli kraj, który stracił rację bytu na początku XX wieku, który rozpadł się bez żalu jakiegokolwiek innego mocarstwa. Nie było żałobników po Austro-Węgrzech w sensie politycznym, bo oczywiście kulturowa moda będzie się odradzała aż po dzień dzisiejszy, ale nie miała ona żadnego istotnego znaczenia politycznego. A więc bycie jednym z państw sukcesorów Austro-Węgier nie było żadnym problemem politycznym. Nie przeszkadzała Czechosłowacja nikomu. Tak się wydawało w XVIII roku. Finlandia była uszczupleniem Imperium Rosyjskiego, to prawda, ale była uszczupleniem na odcinku geopolitycznym, który, znów nie chcę obrazić żadnego z krajów skandynawskich, ale prowadził donikąd. Po prostu przez Finlandię była droga do Szwecji, do której i tak tylko i Norwegii, zresztą z Rosją, przepraszam, Rosja z Norwegią graniczy i bez Finlandii. Do tych właśnie krajów skandynawskich Rosja i tak ma otwartą drogę poprzez Bałtyk. Polska znajduje się po prostu w radykalnie odmiennym położeniu geopolitycznym i kto tego nie bierze pod uwagę, kto zamyka oczy na to uwarunkowanie, nie powinien w ogóle zasiadać do dyskusji nad pytaniem bić się czy nie bić. Otóż, żeby przetrwać między Rosją a Niemcami, wiem, że wracam do tego wątku może nazbyt często, ale nie sposób o nim zapomnieć, jeśli chce się zrozumieć polską historię. Żeby przetrwać między tą potężną, zorganizowaną ostatecznie w XVI czy pod koniec XV wieku wspólnotą imperialną moskiewską, później rosyjską,
końcu sowiecką, teraz znowu rosyjską, a z drugiej strony przecież wciąż jednoczącą się, to rozpadającą, ale skupioną wokół jednego jądra kulturowego i wokół wspólnych tradycji politycznych także, wspólnotą niemiecką. Na tym miejscu, gdzie leży ów nieszczęsny, jak to użyję tej metafory za Bobkowskim, Donald Tusk w swoim pamiętnym eseju napisanym w Znaku w 1987 roku, korytarz między no właśnie potężniejszymi od nas sąsiadami. I ci sąsiedzi ciągle tędy przechodzą, tłuką nam sprzęty, brudzą dywan. I co my możemy zrobić w tej sytuacji? Otóż to, że sąsiadujemy z dwiema takimi potęgami, które w naturalny sposób jedna jest gotowa szukać dla siebie okazji, szans, wzmocnienia, idąc na wschód, mówię o Niemczech, druga z kolei dąży nieustannie do Europy, do centrum Europy. W obu przypadkach droga prowadzi przez Polskę. Polska jest w takim, a nie innym położeniu geopolitycznym i dlatego Polska przeszkadza zasadniczo, historycznie przeszkadza Niemcom i Rosji, albo, można to inaczej ująć, albo, że tak powiem, wskazać inną możliwość, Polska przeszkadza niekiedy Rosji, wtedy, kiedy jest podporządkowana tylko Niemcom. Polska przeszkadza Niemcom, wtedy, kiedy jest podporządkowana tylko Rosji. Polska niepodległa, Polska naprawdę niepodległa, w końcu przeszkadza i Rosji, i Niemcom. Doprowadzenie do sytuacji, w której przestanie przeszkadzać, jest szczytem naszych ambicji politycznych, szczytem naszych, można tak powiedzieć, zamierzeń. Ale droga do tego prowadzi przez ciągłą walkę. Walkę o to, żeby Polska była w tym położeniu niepodległa, a nie częścią projektu politycznego niemieckiego lub rosyjskiego. Ci, którzy wygłaszają podobne sądy, jak ja przed chwilą wygłosiłem, oczywiście zawsze mogą narazić się na zarzut właśnie romantyzmu politycznego, nieliczenia się z zasadą siły w polityce. No bo Polska w ostatnich kilku wiekach na pewno, a właściwie chyba nigdy w swojej historii, i trudno sobie wyobrazić, by w jakiejś najbliższej przyszłości mogła być silniejsza jednocześnie od Niemiec i Rosji, razem wziętych. A zatem, podpowiada realista, no to musimy się ułożyć z jednym albo z drugim, a najlepiej z oboma sąsiadami, którym przeszkadzamy. No bo Finlandia nikomu nie przeszkadza, generalnie Czechosłowacja nikomu, inne kraje też nie przeszkadzają, ale Polska jest tu, gdzie jest. I wniosek realisty jest taki, no nie powstawajmy, bo nas stłamszą ci silniejsi, oni są naprawdę silniejsi. Może być taka krótka chwilka, tak jak w 1920 roku, że jeden z naszych sąsiadów jest pokonany przez koalicję, drugi akurat wpadł w otchłań rewolucji i to stwarza nam okazję do odbudowy własnej niepodległości. Ale właściwie niektórzy realiści podprowadzają nas do tego wniosku. No, w pewnym sensie publicystyka na przykład pana Piotra Zychowicza w tym kierunku zmierza, że przecież to była taka krótka chwilka, i trzeba było znów wybierać w 1939 roku raczej, no może z Hitlerem, prawda, przeciwko Rosji. Inni komuniści, czy narodowi komuniści, bo byli i tacy, mówili przecież w imię tego samego realizmu, Władysław Gomułka tutaj jest klasycznym przykładem, że no trzeba było wybrać Rosję w sensie geopolitycznym, a w sensie ustrojowym Związek Sowiecki, komunistycznego sąsiada ze wschodu i oprzeć się o niego, żeby no jakoś przetrwać, podporządkować się, nie buntować się, bo to szaleństwo, prawda? To z góry przegrana pozycja. Otóż gdyby zawsze przyjąć, że zwycięża prawo natury w stosunkach politycznych, to właściwie argumentacja realistów byłaby nie do odparcia, ale z pewnymi konsekwencjami. Konsekwencją ostateczną, którą trzeba wyciągnąć z tej argumentacji, jest, że ostatecznie Polska musi przestać istnieć, bo ona będzie przeszkadzała nadal tym dwóm potężnym sąsiadom. Jeśli zdecyduje się na podporządkowanie jednemu albo drugiemu, to ostatecznie ten jeden albo drugi sąsiad będzie chciał przekształcić Polskę w twór coraz bardziej do siebie podobny, w marchię wschodnią czy marchię zachodnią, zależy od tego, któremu imperium będzie podporządkowana.
niesuwerenną, nauczoną żyć w niesuwerenności, a to inny typ człowieka ostatecznie kształtuje. Ludzie, którzy przyzwyczajają się do bycia niesuwerennymi, do żyjących w pokłonie wobec swoich panów, wobec silniejszych od siebie. Ostatecznie przynosi to trudny wybór, czy chcemy dalej być tymi, którzy się kulą przed swoimi panami, czy też może wybierzemy drogę zmiany swojej tożsamości. Może i nas przyjmą w drugim, trzecim pokoleniu do rasy panów, do elity imperialnej. Nie jako Polaków, ale jako wierne sługi imperium rosyjskiego, czy niemieckiego, czy jakiegokolwiek innego. I oczywiście można to uzasadniać, racjonalizować właśnie oświeceniem, które płynie przez imperium, racjami jakimiś gospodarczymi. Tam jest bardziej ciepła woda, równiejsze drogi, nie wiem, jakieś lepsze samochody. No, na różne sposoby można uzasadniać ten wybór. Ale skutkiem tego wyboru jest porzucenie Polski i polskości ostatecznie. Więc realiści niech nie udają, że nie widzą tej ostatecznie konsekwencji. Oczywiście realiści mówią inaczej. Najczęściej. Niektórzy są tak uczciwi, że mówią to, co ja przed chwilą im przypisałem. Ale większość mówi, przecież my dążymy tylko inną drogą do niepodległości, do nienarażania się na straty. Te powstania właśnie są tylko źródłem naszych nieszczęść, naszych strat. Bez tego bylibyśmy silniejsi. Bardzo dobrze to sformułował tę rację w takiej nowej książce, która dopiero się ukaże. Dostałem egzemplarz recenzencki. Pan Rafał Ziemkiewicz w takiej książce poświęconej miażdżącej krytyce Józefa Piłsudskiego pisze tak. Wbrew wszystkiemu, co kolejnym pokoleniom wtłaczano w tej sprawie do głowy, spór między PPS a endecją to nie był spór o to, czy chcemy mieć wolną Polskę, czy też umościć się wygodnie pod zaborami. Kto tak twierdzi, powtarza bezmyślnie propagandę sanacyjnego reżimu. Nie był to nawet spór o to, czy bić się, czy nie bić. To był spór o to, kiedy się bić, a kiedy zbierać siły. I to jest problem realny, poważny, problem, który warto sobie stawiać w historii polskiej niepodległości. Kiedy się bić, a kiedy zbierać siły? Bo zawsze się bić na pewno nie ma sensu, w każdej sytuacji, w każdej chwili, bo tak mielibyśmy również krótką drogę do zagłady, tyle że do efektownej, pełnej heroizmu i martyrologii, ale kończącej się likwidacją polskości, wytraceniem jej w kolejnych prześladowaniach. A więc nie można się bić bez przerwy. Otóż paradoksalnie przyznaję rację panu Rafałowi Ziemkiewiczowi w tej jednej kwestii na pewno, że takie ustawienie pytania, jakie on sformułował, nie bić się czy nie bić, ale pytanie bić się, jeszcze raz powtórzę, żeby nie zniekształcić, kiedy się bić, a kiedy zbierać siły, to jest pytanie, które jest lepszym kluczem do zrozumienia sporu orientacji politycznych w naszej historii w XIX wieku, sporu między Dmowskim a Piłsudskim. Nie mam wątpliwości, że Dmowski akurat dążył tak samo do niepodległości Polski jak Józef Piłsudski. Inne drogi do tego wybierali. I gdyby nie Dmowski ze swoim uporem w powstrzymywaniu społeczeństwa polskiego przed wybuchem powstańczym, w momencie, kiedy ten wybuch istotnie mógł raczej służyć umocnieniu sojuszu trzech mocarstw zaborczych, którego Polska nie była w stanie łącznie pokonać, tylko w momencie starcia między zaborcami pojawiała się szansa dla polskiego powstania, dla polskiej walki niepodległościowej. Otóż gdyby nie determinacja Dmowskiego opóźniająca to powstanie, hamująca czy tworząca drugi biegun, może tak powiedzmy, drugi biegun polskiego wysiłku niepodległościowego, to wolno zadać pytanie, czy Polska niepodległa by powstała. Otóż to, czego z kolei mam wrażenie zwolennicy przedłużenia tego pytania, bić się czy nie bić, na każdą polemikę toczoną o naszą historię, przedłużenia w postaci takiego muru, który ma nas podzielić na dwie strony, które będą się tylko obrzucać za tego muru inwektywami, takie ostre przeciwstawienie tych dwóch postaw
bardzo często nie ma racji. Tu akurat sam Rafał Ziemkiewicz w tej książce, przepraszam, że do niej nawiązuję, bo jeszcze jej nie ma na rynku i nie zamierzam ani z nią polemizować, ani też jej reklamować, ale ona dobrze charakteryzuje pewną postawę. Otóż on nawiązuje do tej tradycji budowania takiego muru, który ma podzielić Polaków na tych głupców, którzy się biją w przypadku jego spojrzenia, i tych mądrych, którzy czekają na moment, kiedy walczyć będzie najlepiej. Otóż myślę, że znacznie, przepraszam, że użyję takiego wartościującego określenia, mądrzejszą postawą jest próba zrozumienia, że między Piłsudskim a Dmowskim nie było sporu o niepodległość. Było uzupełnianie się wysiłków, które okazało się zbawienne dla sprawy polskiej. Obaj różnymi drogami tej sprawie służyli, bo i jeden, i drugi mieli za cel Polskę niepodległą. Żaden Polski niepodległej się wyrzekać nie chciał. Ale istotnie spierali się o to, kiedy warto się bić, jak warto się do tej walki przygotować. Rafał Ziemkiewicz, a znacznie bardziej prymitywniejsi od niego publicyści, ostro stawiają tezę, że ci, którzy się biją, byli szaleńcami, którzy tylko marnowali szanse polskie, marnowali polskie wysiłki, polską krew w bezrozumnej szamotaninie, z której nic dobrego nie mogło wyniknąć. Otóż warto najkrócej, choćby przelatując przez polskie powstania, przypomnieć, że powodem, dla którego one wybuchały, było stwierdzenie, że nie da się uzyskać polskiej niepodległości, nie da się uzyskać godnego życia, nie da się uzyskać zabezpieczenia polskiego interesu narodowego w ramach systemu zaborczego albo w ramach systemu zniewolenia jeszcze przed zaborami przez dominujące mocarstwo czy dominujące mocarstwa zewnętrzne. Przypomnijmy tylko te dwa powstania, listopadowe i styczniowe, te najbardziej klasyczne. Przecież powodem wybuchu powstania listopadowego było przekonanie, że za Bugiem jest też Polska i to większa część Polski. I to przekonanie dzieliła cała polska elita, nie tylko niepodległościowa, ale cała polska elita wykształcona, średnio wykształcona, półwykształcona. Każdy, kto choć trochę czuł się Polakiem, wiedział, że Polska nie kończy się na Bugu, tylko że obejmuje także Grodno, Wilno. Mówię teraz oczywiście o obszarach samego zaboru rosyjskiego. Niezależnie od tego, jak dzisiaj oceniamy to przekonanie, tak wyglądał stan świadomości Polaków roku 1830. Nie wyobrażali sobie, że ta Polska ma być tylko do Bugu, a dalej, na wschód od Bugu, car Mikołaj ma prawo wprowadzać politykę rusyfikacyjną. Bo przed powstaniem listopadowym car Mikołaj, a jeszcze 2 lata przed jego wstąpieniem na tron, car Aleksander wdrożył politykę rusyfikacyjną w Wilnie, w Wileńskim Okręgu Szkolnym. Nie było jeszcze żadnego powstania, a już likwidowano szkoły w języku polskim, już ograniczano polskie nauczanie, już likwidowano resztki autonomii, bo władcy Rosji chcieli mieć na tym terenie Rosję, po prostu. A więc realista mówi, no dobrze, ale lepiej było się urządzić jakoś na tym skrawku na zachód od Bugu i tu cieszyć się instytucjami, które były bardzo dobrze rozwinięte. I te przemysłowe, które rozwijał, jak już o tym mówiliśmy, Drucki, Lubecki, i te kulturalne, które pozwalały rozkwitnąć takim geniuszom, choćby jak Fryderyk Chopin tutaj w Warszawie, w odpowiednich szkołach. No a potem co? Zaryzykowaliśmy wszystko w powstaniu i to nam zabiorą, prawda? Otóż nie dało się tego wytłumaczyć ludziom pokolenia 1830 roku, bo oni rozumieli, że za chwilę to, co na wschód od Bugu, przestanie być Polską, zostanie zrusyfikowane. I w takim razie to jest ten moment, kiedy już musimy walczyć, jeśli chcemy ocalić Polskę. Czy powstanie było bezsensownym zrywem? W swojej analizie Jerzy Łojek, analizie oczywiście bardzo kontrowersyjnej, stawia tezę, że powstanie jak najbardziej mogło wygrać, że wcale nie było szalonym zrywem.
że to indywidualne błędy dowódców, zaniechania, ugodowość, brak konsekwencji sprawił, że powstanie nie wygrało, że siły militarne powstańców były wystarczające, żeby ta wojna trwała dłużej i doprowadziła ostatecznie wojna polsko-rosyjska do konfliktu międzynarodowego. Polacy powinni tylko dłużej obronić, nie tylko obronić królestwo, ale przeprowadzić skuteczną wyprawę za Bug, na wschód od Bugu. To się nie udało, bo źle dowodzili generałowie, bo nie chcieli walczyć, bo byli właśnie uczniami szkoły napoleońskiej. A na czym polega szkoła napoleońska? Na tym, że zawsze to inne mocarstwo jest od nas mądrzejsze, silniejsze, lepsze, że Polacy sami z siebie nic nie mogą, że musi przyjść ostatecznie jakiś generał, wszystko jedno, francuski czy rosyjski, który wyda ten najważniejszy rozkaz. To jest tradycja, z której wyszli rzeczywiście generałowie Powstania Listopadowego. Pięknie o tym napisał Marian Brandys w swoim Końcu Świata Szwoleżerów. Szkoła napoleońska była szkołą niesuwerenności także, to o tym też trzeba pamiętać. Czy Łojek miał rację, czy nie, no nie będziemy rozstrzygać tego pytania. Wydaje mi się jednak, że warto przypomnieć, że nie on jeden stwierdza, że Powstanie Listopadowe dysponowało dostatecznie dużymi siłami, by nie traktować tego zrywu jako szalony, jako, że tak powiem, pozbawiony od początku sensu. To powstanie było w sprawie, którą uważano w dużej części polskiej opinii niepodległościowej za życiowo słuszną, ocalić jedność Polski przed zagładą, która szła od wschodu, i powstanie z szansami na zwycięstwo. Powstanie skończyło się, jak wiadomo, bardzo szeroko zastosowanymi represjami po jego klęsce, wielką emigracją, która znów rozpowszechniła tę ideę prawa narodów na skalę europejską, na skalę naszych sąsiadów także w całej Europie Środkowo-Wschodniej. To miało bardzo duże znaczenie. No ale potem przychodzi znów nadzieja po wojnie krymskiej na zmianę w reżimie rosyjskim, ale po stronie rosyjskiej nie ma nikogo, kto by chciał przyjąć polskie propozycje ugody. I na to zgadzają się nawet niektórzy publicyści, zwolennicy realizmu, tacy jak Rafał Ziemkiewicz, którzy stwierdzają, no niestety te próby ugody, ta chęć porozumienia się z Rosją zawsze się kończy na tym, że nie ma partnera po drugiej stronie. Że Rosjanie, rosyjskie elity polityczne chcą Polski podporządkowanej i koniec. Innej sobie nie wyobrażają. A zatem nie ma tu mowy o żadnym satysfakcjonującym dla strony polskiej rozwiązaniu. Skoro tak, no to powstaje dylemat, czy podporządkować się trochę złagodzonym warunkom tego podporządkowania, czy wykorzystać je do nowej próby walki o zrzucenie tego podporządkowania. To jest wybór, który rozstrzygnął się w styczniu 1863 roku. I znów wielu mówi o bezsensowności tego powstania. Teraz już nie było regularnej armii, nie było dobrego planu. Ale czy to powstanie nie miało szans wygranych od początku? I znów bardzo często publicyści, którzy o tym piszą, zapominają, że to powstanie było dosłownie o krok od zainicjowania wojny europejskiej. W kwietniu, maju 1863 roku wojna rzeczywiście zawisła na włosku w Europie. Wojna w sprawie powstania styczniowego. Z czego to wynikało? Z tego mianowicie, że powstanie uruchomiło rzeczywiście fatalną dla Polski logikę porozumienia Petersburg-Berlin. Natychmiast po wybuchu powstania styczniowego Bismarck, nowy kanclerz pruski, pospieszył, wysłał z misją do Petersburga swojego przedstawiciela, generała Alvensleben'a, by ten zawarł konwencję wojskową o zwalczaniu powstania. No, chciał się, przepraszam za kolokwializm, podlizać Petersburgowi, żeby w przyszłości ciągnąć z tego profity, czyli zgodę Petersburga na zjednoczenie Niemiec przez Prusy. A podlizać się Petersburgowi można było najlepiej pokazując solidarność w walce z Polską. Tyle, że to, co bardzo często jest przywoływane jako przejaw głupoty polskiej, no widzicie, do czego doprowadziliście powstańcy, tylko do zwiększenia solidarności między najgorszymi zaborcami. Ale ten moment stał się natychmiast powodem do zerwania, praktycznie rzecz biorąc, znakomitych stosunków, jakie były do tego momentu między Francją a Rosją. Bowiem Napoleon III patrzył na Prusy jako na wroga potencjalnego. Kiedy zobaczył, że Rosja zbliża się z Prusami, natychmiast wysłał do Austrii propozycję
wejścia w sojusz, w wyniku którego powstanie Polska pod władzą austriacką, już znacznie łagodniejszą w tym czasie. I oczywiście wewnątrz Austrii ten człon polski byłby równorzędny z austriackim i później węgierskim. A więc nie byłaby to jeszcze niepodległość, ale na pewno bardzo duży krok w jej stronę. Natomiast sam chciał zająć tam obszar nad Renii, prawda, jakieś korekty terytorialne w Europie jeszcze zrobić, tak żeby się to wszystkim stronom tego sojuszu zawiązującego się wtedy opłacało. Wielka Brytania miała być trzecim członem tego sojuszu. Wielka Brytania zagrożona znów w swoim poczuciu równowagi na kontynencie europejskim. Skoro Rosja dogaduje się z Prusami, czyli z Niemcami, to może zabraknąć na kontynencie miejsca dla wpływów brytyjskich. A więc i Wielka Brytania, która na początku patrzyła bardzo źle na powstanie styczniowe, zmienia optykę. A może warto pomóc tym Polakom, żeby nie powiodło się Rosji i Prusom, prawda? Taka logika międzyimperialnej gry interesów zadziałała. Tym razem wydawało się przez moment, ale bardzo poważnie się wydawało na korzyść Polski. O tym, że nie są to tylko rojenia publicystów, złudzenia historyków takich jak ja, ale część rzeczywistej świadomości tamtego czasu świadczy reakcja Rosji. Rosja wtedy mobilizuje ogromne siły militarne, szykując się do wojny z Europą. Rosja wydaje natychmiast oczywiście ustawę amnestyjną dla Polaków, że tutaj oczywiście uspokajamy wszystko, będziemy bardzo dobrzy dla Polaków, byle tylko Francja, Austria i Wielka Brytania nie wypowiedziały nam wojny. Kwiecień i maj 1963 roku to jest czas ultimatum państw zachodnich wobec Europy, wobec Rosji. To, że powstanie wtedy trwa, nie jest dowodem głupoty, tylko jest dowodem nadziei na to, że ta wojna może wybuchnąć. Nadziei, która jest autentycznym strachem wtedy w Petersburgu. Dwór carski boi się, że ta wojna może wybuchnąć. Nie wybuchła. I możemy w związku z tym powiedzieć, widzicie, głupi Polacy, znowu liczyliście na Zachód, nic z tego nie wynikło. My to wiemy, bo rzeczywiście do wojny nie doszło. Rosja potrafiła dyplomatycznie załagodzić ten konflikt. Ale czy rzeczywiście to powstanie, które wtedy było blisko sukcesu, jakim byłoby wywołanie wojny, w której sprawa polska postawiona by była jako główny problem do rozstrzygnięcia, czy to powstanie pozostało bez sensu, kiedy potem upadło, nie nastąpiła ta interwencja, nie nastąpiła wojna? Otóż przypomnijmy, że to powstanie po raz pierwszy tak mocno postawiło kwestię chłopską. Pierwszym aktem powstania było ogłoszenie manifestu uwłaszczeniowego. Były kłopoty z jego wprowadzeniem. Oczywiście przede wszystkim powstańcy nie opanowali terytorium Królestwa Polskiego. Ale jaki był skutek tego manifestu uwłaszczeniowego? Otóż taki, że Rosja rok później wydała swój manifest uwłaszczeniowy, najkorzystniejszy dla chłopów polskich. I konsekwencje tej licytacji, jaką rozpoczęli powstańcy z władzą zaborczą, kto da więcej chłopu polskiemu, były błogosławione dla Polski. Zmieniły historię Polski, uratowały historię Polski. Bo w 1863 roku było tak, jak opisuje Żeromski. Chłopi zdzierali, nie wszędzie, oczywiście na Podlasiu było inaczej, tam chłopi często szli ramię w ramię ze szlachtą drobną na ogół walczyć z zaborcą. Ale powiedzmy w Kieleckim, w Radomskim było tak, jak Żeromski opisuje. Chłopi nie czuli się Polakami. Chłopi czuli się wyzyskiwanymi chłopami pańszczyźnianymi, którzy korzystają z okazji, żeby ściągnąć buty z zabitego pana. Przez kozaków, przez obcych, ale co z tego, skoro wrogiem naprawdę jest pan. Otóż to, że chłopi nie pozostali w tej mentalności, w swojej masie, ale przemienili się w Polaków zaledwie w ciągu 20, 30, 40 najwyżej lat, nie było wynikiem tylko wspaniałej pracy organicznej wykonanej przez ludowców, przez narodową demokrację. Nie byłoby warunków do tej pracy, gdyby nie to, że chłopi stali się ludźmi wolnymi na najkorzystniejszych warunkach w całym Imperium Rosyjskim. Inaczej niż chłop rosyjski, który miał gorsze warunki dane. Ta walka niby bezsensowna, niby kosztująca tak wiele ofiar, 40 tysięcy
ludzi zostało rzeczywiście wywiezionych na Syberię po tym powstaniu. Ale wskutek tego powstania, wskutek tej aukcji na pozyskanie chłopa, aukcji, która wyzwoliła tak korzystnie polskich chłopów w kongresówce, chłop polski w ciągu dwóch pokoleń pokonał dystans między mentalnością pańszczyźnianą a mentalnością członka nowoczesnego narodu. Tego dystansu nie pokonali chłopi rosyjscy w tym samym czasie. Tego dystansu nie pokonali w tym samym czasie chłopi ukraińscy. Nie dlatego, że są jacyś gorsi, bardziej prymitywni. Nie. Warunki, które dał im rząd carski, były gorsze. Trudniej im było ten dystans pokonać. I dlatego w 1920 roku chłop polski obronił wolną Polskę, a nie poszedł w sukurs bolszewikom. To jest oddalony w czasie skutek powstania styczniowego. Ale nie on jeden, daje jeszcze jeden anegdotyczny, ale ważny, niezamierzony rzecz jasna przez powstańców, efekt tego powstania. Otóż przypomnijmy, że Rosja, podejmując tę walkę z powstaniem, zapłaciła za to ogromną cenę. Dosłownie, finansowo, ponieważ Rosja, żeby stłumić powstanie, w którym brało udział 200 tysięcy Polaków, oczywiście przez całe te dwa lata trwania powstania przewinęło się przez szeregi powstańcze tyle ludzi, nigdy więcej nie było naraz niż 40 tysięcy, ale Rosja, żeby spacyfikować to trudne powstanie, zmobilizowała 400 tysięcy żołnierzy i tyle stacjonowało na ziemiach polskich. To był gigantyczny wysiłek dla państwa, które no nie było w najlepszej kondycji finansowej, gospodarczej po przegranej niedawno wojnie krymskiej, w trakcie przebudowy wewnętrznej. To był jeden z czynników powodujących straszliwy kryzys finansowy w Imperium Rosyjskim. Dwa lata po stłumieniu powstania styczniowego Rosja sprzedała Alaskę za 6 milionów 720 tysięcy dolarów. Po długich negocjacjach prowadzonych w Waszyngtonie przez ambasadora rosyjskiego Sztekla. Nie byłoby tej sprzedaży Alaski, gdyby nie powstanie styczniowe. Wiem, że to zabrzmi może absurdalnie, ale to jest do udowodnienia. Powstanie kosztowało kryzys finansowy Imperium Rosyjskie. Kryzys, na który jednym ze sposobów zaradzenia było pozyskanie gotówki ze Stanów Zjednoczonych. Ktoś powie, no dobrze, ale jaki to ma wszystko sens, jaki to ma związek z pytaniem bić się czy nie bić? Otóż skoro Polska decydowała się bić wtedy, ta część niepodległościowa, ta radykalna, ta romantyczna, to choć nie wygrała powstania w roku 1863, choć naraziła się na straty, to osłabiła, tak jest, osłabiła bardzo swojego głównego zaborcę. Na tyle osłabiła, że Rosja nie będzie taką potęgą, jaką byłaby w XX wieku, gdyby miała Alaskę. Wyobraźmy sobie historię XX wieku, historię I i II wojny światowej, historię współczesną. Gdyby Rosja panowała na kontynencie amerykańskim aż do, można powiedzieć, w pół drogi do Vancouver w Kanadzie, na zachodnim wybrzeżu Kanady. Otóż to jest także jakiś skutek walki niepodległościowej, osłabienie nie tylko siebie w tej walce, ale przeciwnika, z którym się walczy, przeciwnika, który tłumi polską niepodległość, który stoi jej na przeszkodzie. Efektem tej walki, tej ponawiającej się walki było jednak coś innego, coś może szczególnie ważnego, a mianowicie utrwalenie ducha, jak to ładnie powiedział Henryk Wereszycki, jeden z najznakomitszych historyków tego powstania, mówię o powstaniu styczniowym, który powiedział, że, przepraszam, przygotowałem sobie ten cytat, pozwolę go sobie tutaj przytoczyć. Powiedział tak, w polemice z książką Tomasza Łubieńskiego, napisał do niego list w 1978 roku. Książka ta, czyli Bić się czy nie bić, przeciwstawia się pojmowaniu naszej niewoli w XIX wieku jako sprawy patetycznej. A właśnie tak odczuwało tę sprawę moje pokolenie. To najszczęśliwsze polskie pokolenie, które nie tylko walczyło o niepodległość, ale ją uzyskało. Przypomnę, że Henryk Wereszycki, oprócz tego, że był historykiem, ostatecznie z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaczynał, można powiedzieć, swoją drogę życiową jako ochotnik walczący o Lwów w 18 roku. Choć był z rodziny żydowsko-ukraińskiej, ale spolonizowanej
Pytanie, dlaczego się spolonizowała ta rodzina? Nie dlatego, że była silna, niepodległa Polska, bo nie była żadnej Polski. Tylko ideał polskości, walczącej o niepodległość, patetyczny ideał polskości, przemawiał do wyobraźni tych, którzy chcieli stać się częścią elity, przychodząc z ukraińskiej, żydowskiej, niemieckiej, często jak w przypadku Matejków czeskiej, Brücknerów niemieckiej, Polów niemieckiej znowu, czy Chopinów z francuskiej krwi, przychodźców do polskości. Najwięcej tych przychodźców było w wieku niewoli. Tych, którzy wybrali polskość, bo ona oznaczała coś najwspanialszego, coś najgodniejszego, coś najbardziej patetycznego. Wracam do cytatu Wereszyckiego. A czy nie zgodzi się Pan z tym, że właśnie owe walki orężne i nieorężne, ofiarne wysiłki dały narodowi siłę, która w istotny sposób pozwoliła Polsce odzyskać niepodległość? Jestem zdania, którego Pan nie podziela, że obrona słusznej sprawy dawała Polakom uzasadnione poczucie moralnej wyższości nad zaborcą, a to było źródłem dumy narodowej, czynnika tak bardzo istotnego dla przetrwania niewoli. Dlatego we wszystkich moich publikacjach starałem się pobudzać dumę z naszych walk o niepodległość. Sądzę bowiem, że i dziś jest ona potrzebna. Pisał to Wereszycki w 1978 roku, tuż przed wyborem papieża, z którym zresztą znał się z Krakowa, prawda? I 2 lata przed wybuchem Solidarności. Przydaje się ta pamięć o godności polskiej walki o niepodległość. Ale ostatni fragment z tego cytatu z Wereszyckiego pozwolę sobie przytoczyć. Może zamiast tego, przepraszam, przytoczę inny. Autorytet bardzo często przywoływany przez realistów, przez tych, którzy krytykują powstania, którzy uważają, że właśnie to roztropne wstrzymanie się od walki mogłoby ocalić polskość przez 10 wieków. Tym autorytetem jest Stefan kardynał Wyszyński, najczęściej przypominany w tym kontekście przez owych realistów, przez pryzmat swojego zmanipulowanego częściowo przez komunistów wystąpienia na Jasnej Górze, przypomnę, 26 sierpnia 80 roku, kiedy telewizja pokazała po raz pierwszy wystąpienie prymasa w takim duchu, że oto prymas przestrzega przed wybuchem Solidarności właśnie. To było zmanipulowane, ale prymas wypowiedział się w pełni na temat sensu powstań, znaczenia powstań, odruchu powstań. W momencie, kiedy upływała 100. rocznica powstania styczniowego, tu w Warszawie w ramach swoich świętokrzyskich kazań, w homilii wygłoszonej 27 stycznia 1963 roku w kościele Świętego Krzyża, prymas bronił polskiej nieudanej historii kolejnych przegranych powstań, walk bez szans na zwycięstwo, jeśli tylko taka pozostawała droga do wolności, do zachowania godności, honoru i poświęcenia. Polemizował z tekstem, który ukazał się wtedy w Znaku. Jego autorem był Stanisław Stomma, który wywodził, że powstał, bo to czołowy rzecznik realizmu w polskiej myśli politycznej drugiej połowy XX wieku. Przypomnę, że Stanisław Stomma w 1939 roku głosił, że trzeba się podporządkować i Rosji, i Niemcom. To był jego program. Nie wystarczył mu jeden zaborca. Stanisław Stomma w 1963 roku głosił na łamach Tygodnika Powszechnego, nie Znaku, ja źle powiedziałem, że powstanie styczniowe było objawem bezrozumnej polskiej rusofobii, że tylko z Rosją można się było porozumieć, a Polacy zmarnowali to głupio powstając przeciwko jedynemu zaborcy, który dawał jakieś szanse na rozwój polskości. I na to odpowiadał prymas. Wyczytałem ostatnio w prasie polskiej przedziwne zdanie. Ktoś, zastanawiając się, dlaczego powstanie wybuchło w Królestwie Kongresowym, a nie w Wielkopolsce czy w Małopolsce, odpowiada sobie, że byliśmy podobno owładnięci kompleksem antyrosyjskim. Z tym wiązało się całe dalsze rozumowanie autora artykułu. Wydaje mi się, że nie ma nic bardziej nieprawdziwego. Gdy człowiek czy naród czuje się na jakimkolwiek odcinku związany i skrępowany, gdy czuje, że nie ma już wolności opinii i zdania, wolności kultury i pracy, ale wszystko wzięte jest w jakieś łańcuchy i klamry, wszystko skrępowane jak stalowymi gorsetami,
Wtedy nie potrzeba kompleksów. Wystarczy tylko być przyzwoitym człowiekiem, mieć poczucie honoru i osobistej godności, aby się przeciwko takiej niewoli burzyć, szukając środków i sposobów wydobycia się z niej. Mówił dalej tak kardynał Wyszyński. Historyczny epizod 1863 roku syntetyzować możemy dopiero po 100 latach, gdy stoimy tutaj jako naród żywy, gdy jeszcze jesteśmy, chociaż mocarze tego świata pragnęli, aby imię nasze wymazane było z ziemi żyjących, gdy pomimo wszystko jesteśmy. Naród bez tego zrywu okupionego krwią nie oparłby się germanizacji i rusyfikacji. Przed tym etapem, który dla umęczonego narodu był jedną z najcięższych prób, trzeba było ofiar. Te ofiary padły i wydały swój owoc, bo obudziło się sumienie narodu. My bardzo często robimy nad trumną rachunek sumienia i naród polski nad trumną powstańców 1863 roku zrobił rachunek sumienia. Był on dla nas zbawczy. Koniec cytatu. Jak ja interpretuję te słowa i na tym zakończę, bo wiem, że już przedłużam, przepraszam. Bo myślę, że warto zinterpretować te słowa, by poszukać odpowiedzi na to tytułowe pytanie naszego dzisiejszego wykładu. Otóż z jednej strony stwierdza prymas, że mocarze tego świata próbują wykreślić Polskę, bo Polska przeszkadza. Tak, to jest fakt, który musimy brać pod uwagę. Niestety on nie zniknął. Ale Polska, upierając się przy swoim ideale, ponosząc ofiary w imię tego ideału i w imię walki o swoje miejsce pod słońcem jednocześnie, czyli w imię swojego interesu, najprościej rozumianego, Polska wprowadza jakby do obiegu, czy umacnia, bo nie jedna to wprowadza, ale jest jedną z tych sił, które istotnie wprowadzają do obiegu międzynarodowego to pojęcie, że mniejsi i słabsi też mają prawo do istnienia. I ta polityczna poprawność roku 19, która zatriumfowała w języku Wersalu w 1919 roku, a której nie sprostały potem zwycięskie mocarstwa w polityce epismentu, oddając słabsze państwa na pastwę napastników III Rzeszy, Związku Sowieckiego, ta idea przecież wraca. I chwała Bogu, że wraca. Powinniśmy podtrzymywać tego rodzaju polityczną poprawność. Powinniśmy się do niej odwoływać, to znaczy do stwierdzenia, że mocarstwa nie mają prawa robić wszystkiego, co chcą ze słabszymi. Jeżeli Niemcy dzisiaj nie realizują swojej polityki imperialnej przy pomocy czołgów, przy pomocy zagarniania ziemi, której część uważają za swoją własną, historyczną, dziedziczną przez wieki, ale wyłącznie przez czasopisma, które utrzymują firmy niemieckie, to oczywiście jest korzystna zmiana. Ta zmiana wynika z tego, że odwoływanie się w otwarty sposób do ideologii imperializmu jest politycznie niepoprawne, że to prawo słabszych do istnienia jest częścią tego języka nowej, jeżeli można tak powiedzieć, struktury ideologicznej, która zastępuje bardzo oczywiście kaleki, niedobry sposób, zastępuje dawne wpływy chrześcijaństwa, hamujące logikę prawa natury. To dobrze, że Polska tworzyła taką kulturę, że próbuje ją podsycać przypomnieniem swojej walki o prawa narodów do istnienia, o prawa słabszych narodów, o organizowanie tych narodów między Rosją a Niemcami. Trójmorza, dzisiejszej koncepcji, którą prezydent Andrzej Duda próbuje ożywić, mając na myśli oczywiście Morze Adriatyckie, Czarne i Bałtyckie. Ale jednocześnie, jeśli uświadomimy sobie tę walkę ideową, adresowaną czy mającą swoje echa na zewnątrz, kontrującą tę logikę siły wyłącznie, to trzeba pamiętać także o tym rachunku sumienia, który dokonuje się w odniesieniu do powstań, w odniesieniu do strat, które w nich zostają ponoszone. Ten rachunek jak najbardziej można wpisać w pytanie, które cytowałem za Rafałem Ziemkiewiczem.
pytaniem, kiedy się bić, a kiedy zbierać siły. To jest słuszne pytanie. Po 1864 roku nie bito się przez ponad 40 lat. I dobrze, że się nie bito. Dobrze, że nie było kolejnych powstań, bo ciągłe powstania wybuchające co rok zniszczyłyby ten naród. Ale to, że wrócono do powstania, do ideologii, czy do idei, czy do koncepcji walki zbrojnej o prawo Polski do niepodległości, odegrało ogromną rolę w utrzymaniu II Rzeczpospolitej i w walce o polską niepodległość nawet wtedy, kiedy Polska musiała znów ulec tym potężniejszym od siebie siłom natury, czyli Niemcom i Rosji w czasie II wojny światowej, a potem została poddana panowaniu rosyjskiemu. Wtedy bowiem odezwie się to, o czym mówił w końcowej części tego cytatu prymas Wyszyński. Ta część rachunku sumienia, która przypomina nam, skoro oni padli, skoro oni zginęli, to my nie możemy zapomnieć o ich ofierze. Nie możemy schylić głowy i pogodzić się z tym, że już będziemy zawsze mali, podli, do niczego, że ostatecznie staniemy przed wyborem, czy pozostać w tej nędznej wspólnocie Polaków do Chodiagów, czy wybrać lepszą, wspanialszą wspólnotę Niemców, Rosjan, Europejczyków, pożegnać się z tą starą, niedobrą wspólnotą. Otóż to, co nie pozwala nam się pożegnać z tą, w cudzysłowie oczywiście, starą, niedobrą wspólnotą, kulawą, kaleką, garbatą, polską wspólnotą, to są właśnie ofiary między innymi, nie tylko oczywiście, to są także ofiary poniesione w walce o to, żeby Polska była. I to jest także sens wysiłku tych i ofiary tych, którzy zdecydowali się walczyć. Razem praca tych, którzy chcieli czekać na stosowny moment, by walczyć, którzy przygotowywali ten moment, jak Roman Dmowski, i tych, którzy uporczywie nawracali do idei walki. Razem ten wysiłek stworzył Polskę i obronił Polskę. A ci, którzy chcieli pozostać wyłącznie na gruncie realizmu politycznego, zawsze będą musieli sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy w ramach tego realizmu utrzymają się przy Polsce, która zawsze będzie słabsza od Niemiec i Rosji, przynajmniej zawsze w wyobrażalnej przyszłości, od Niemiec i Rosji razem wziętych. Jakaś inna idea niż siła musi nas przy Polsce przytrzymać. Dziękuję Państwu bardzo.